Dzień dobry Państwu. Widzicie tego bydlaka? Chodziło mi o pomidorka. Zapewnił nam zaszczytne przedostatnie miejsce w konkursie kanałów ogrodniczych tuż przed taką jedną rudą grzybiarką. Oczywiście Adrian zręcznie tutaj podparł patykiem tego pomidora i ten patyk się teraz w niego wbija. Ale niestety była to sytuacja nie do uniknięcia. Z tych zielonych pomidorów zrobiłem sałatkę, która bardzo możliwe, że będzie niezjadliwa. Tak jak poprzedni wymysł z tymi kiszonymi rzodkiewkami. I no to tyle. Jak będzie niezjadliwa, to się oczywiście pochwalę, że była bardzo niedobra. Ja sobie teraz tutaj będę ciągał nosem i to zbierał, a potem pokażę Wam jeszcze inne inszości. Tyle tego wyszło. Na razie. Ten duży jeszcze niech rośnie. Ja już w sumie nic nie robiłem potem z tymi pomidorami. Oprócz ciągłej walki z jakimiś tam jeżynami, chwastami i wilkami, to chyba 2 tygodnie temu jeszcze je podsypałem mączką bazaltową i dzisiaj jeszcze dostałem ostatnią dawkę gnojów z bananów, żeby sobie tam dojrzewały lepiej. A skąd ten uśmiech na mordzie na początku? Bo zanim zacząłem nagrywać, zanim wziąłem aparat, to połaziłem już tutaj, nazbierałem całą taczkę chwastów i zacząłem się zastanawiać, czy w sumie jestem zadowolony w tym roku, czy nie jestem. W sensie z ogródka. I uznałem, że jestem mimo wszystko. Było tam dużo faili, ale i tak jest lepiej niż się spodziewałem. Także mimo tego, że bardzo lubię marudzić, to jest nasz sport narodowy, to wyszło git. Już więcej tego nie powtórzę. No. Idę nalać tą gnojówę. Jak tu jakoś wlecę? Nie powiedziałem na początku, jaki jest plan na dzisiaj, bo dzisiaj nie ma planu. Przyjechałem sobie tak tylko nazbierać fasolkę na obiad i powyrywać chwasty. No ale widzę, że tu cebula się pokładła i w ogóle, i najlepsze co zauważyłem. Zobaczcie, tu jest burok. Widać, nie widać. Generalnie to ja już prawie zapomniałem, że tutaj dosiałem jeszcze te buraki, rzodkiewkę i chyba coś tam jeszcze. Ale to wszystko też już zaczyna wyłazić, znaczy już. Trochę późno, ale zaczyna. Tutaj, gdzie te cebule się pokładły, może jeszcze dzisiaj wsadzę szpinak, jak mi się zachce. Wygląda to tak, patrzcie, nagietki w kwiturze. Wszystko tutaj jest po prostu opóźnione. Nie wiem, czy to tutaj w tym
Lubuskim tak jest, czy co? Bo widziałem teraz, jak przyjeżdżałem, to obczaiłem sąsiadowi foliaka i też tak ma, że pomidory dopiero zaczynają mu dojrzewać, więc może to tutaj tak ma być. O, słonecznika nawet jednego mam w końcu. Że tutaj zaczyna wyłazić to, co było posiane. Tu chyba nawet będą rzodkiewki. Nie wiem, deszcz je zmył, czy co. Tutaj papryczki uparcie kwitną. Gdzieś tu jedną wyrzuciliśmy, bo była zgnita. Kolejnych nie ma. Nagietki zaczynają mieć pąki. Buroków będzie trochę. Dzisiaj chyba zabieram do domu jednego kalafiora. Zobaczymy, ile tam jest tej wkładki mięsnej ze ślimaków. Koper już zostawiłem, żeby się rozsiał, bo no też tak jakoś trochę późno mu się zachciało. W jarmużu tutaj miała być cała grządka, była wysiana, a przetrwało tak tyle. No ale to i tak pewnie za dużo, jak na moje możliwości zjedzenia jarmużu. Ten arbuz w końcu przemyślał sytuację i zaczął rosnąć. Niech mu będzie. Tu jest wieżówka i to, co to są mieczyki, ale to się wytnie. Ale patrzcie. Szał. No nie, sorry, jedna papryczka jest. Dobra, spróbujemy tutaj w to miejsce po cebuli wsadzić te szpinaki, które już zdołały wykiełkować. Nie wiem, czy to nie za szybko. To na potem. Tutaj jednak są jakieś niedobitki jarmużu obok, to ich nie będę ruszał. Może mi starczy tyle miejsca, a jak nie, to resztę gdzie indziej. Okej, okay. Kilka tu, kilka tam. Jeszcze tą tackę zostawiłem, nie wszystko tam wzeszło. Jeszcze jej dam z tydzień albo dwa, może reszta też wykiełkuje. Tyle się tu nazbierało tego wszystkiego. Dzisiaj żrę tego kalafiora i jak w następnych filmach będzie sama Martynka, to znaczy, że jednak nie był dobry. I to chyba tyle. Sezon narzekania na ogródek się kończy i teraz rozpoczyna się sezon narzekania na robienie przetworów z pomidorów i innych takich. Dziękuję za uwagę i do widzenia.